W pewnym projekcie ktoś kiedyś powiedział mi: słuchaj Mateusz, jest tutaj jedno takie zadanie, że trzeba zrobić tak, żeby przy procesie budowania tworzyły się takie 4 specjalne pliki i żeby te pliki kopiowały się w odpowiednie miejsce, bo inaczej projekt po prostu nie będzie działał. No i ja wiedziałem, że w Mavenie zrobienie czegoś takiego niestandardowego nie jest takie proste, więc od razu pytam: no ale jak to trzeba zrobić? I dostałem odpowiedź: nie wiem, wymyśl coś. Cześć, ja nazywam się Mateusz Dąbrowski i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, dlaczego nie lubię Mavena. Właściwie to nie do końca jest tak, że go nie lubię, po prostu miałem w kilku projektach takie sytuacje, że Maven okazał się bardzo mało elastyczny i trochę problematyczny. Dzisiaj właściwie skupię się bardziej nad różnicami pomiędzy Mavenem, którego staram się nie używać, i Gradlem, którego używam ciągle. Zanim jeszcze zaczniemy, małe ogłoszenie. Już niedługo pojawi się kolejny warsztat, tym razem warsztat o architekturze heksagonalnej. Warsztat jest już nagrany, teraz tylko go montuję i mam nadzieję, że może nawet w tym tygodniu uda mi się go wrzucić i udostępnić. Wracając do Mavena i Gradla, do którego będę go ciągle tutaj porównywał, Maven jest naprawdę świetnym narzędziem, sprawdza się w wielu sytuacjach, można z nim budować aplikacje tak samo dobrze jak Gradle, więc nie ma tutaj tak jakby różnic. Tak samo łatwo można zmigrować projekt z Mavena do Gradla i z Gradla do Mavena. Te narzędzia są bardzo do siebie podobne, zresztą Gradle powstał tak jakby na bazie doświadczeń związanych z Mavenem. Gradle i Maven korzystają z tych samych repozytoriów, więc zaciągają jary po prostu z tych samych repozytoriów. Ktoś kiedyś mi napisał, że moje firmy są fajne, ale używam właśnie Gradle'a. No i ja widzę to tak, że nie ma tutaj tak jakby problemu pomiędzy Gradle'em i Mavenem, bo łatwo można zmigrować i w zasadzie w większości projektów, które publikuję, które umieszczam na swoim GitHubie, gdzie używam Gradle'a, łatwo można te projekty po prostu zmigrować na Mavena. W większości to się sprowadza do przeklejenia po prostu tylko zależności, czyli dependency, i po przeklejeniu zależności z pliku Gradle'a do Mavena można po prostu taki projekt już sobie odpalać. Wiem, że niektórzy robili mój kurs Spring Boota używając Mavena i też tak jakby nie było z tym problemu. Można budować projekty tak samo i Mavenem, i Gradlem i można robić to tak jakby trochę wymiennie, zwłaszcza jak się używa się Spring Boota, to nie ma z tym jakiegoś tam bardzo problemu. Struktura projektów jest taka sama, więc też to jest na plus. Natomiast są jakieś tam różnice pomiędzy Gradlem i Mavenem i może być tak, że jedne rzeczy będą działały w Mavenie, a nie działały w Gradlu. I też ja osobiście się z tym spotkałem, że pewne rzeczy mi nie działały w Gradle, a działały w Mavenie. Jak sprawdzałem to samo w Mavenie, to tam to działało, więc Maven też może tu być takim lepszym rozwiązaniem dla na przykład początkujących programistów, bo wiele rzeczy tam po prostu działa, bo jest tak jakby trochę mniej skomplikowany od całego Gradle'a. Więc Maven wydaje się też trochę bardziej stabilnym rozwiązaniem ze względu na to, że właśnie ma mniej komponentów, po prostu ma tylko plik konfiguracyjny i w zasadzie niewiele więcej. W Gradle już można dopisywać swoje skrypty, dopisywać swoje pluginy w dosyć łatwy sposób. W Mavenie jest to trochę trudniejsze, więc warto też zainteresować się Gradle z racji tego, że daje trochę większe możliwości i jest bardziej elastyczny. Dlaczego nie lubię Mavena? W pewnym projekcie ktoś kiedyś przyszedł do mnie i powiedział: słuchaj Mateusz, jest tu takie zadanie, że trzeba zrobić tak, że podczas procesu budowania tworzą się takie 4 specjalne pliki i one muszą kopiować się w odpowiednie miejsce, bo inaczej projekt nie będzie działał. No i ja, wiedząc, że w Mavenie nie da się tego tak łatwo zrobić, to pytam: no ale jak to zrobić? No i dostałem odpowiedź: nie wiem, wymyśl coś. Więc co? Zacząłem googlać, zacząłem szukać w dokumentacji, jak można zrobić takie zadanie, żeby stworzyć przede wszystkim te pliki, później je przekopiować w odpowiednie miejsce. I oczywiście znalazłem rozwiązanie. Rozwiązaniem tutaj były taski Anta. Jeśli w zasadzie chyba wszyscy z Was nie znają Anta, bo Ant jest to takie narzędzie, które w zasadzie już dzisiaj nie jest używane albo jest używane w bardzo nielicznych projektach, jakichś starych. Ant to taki prekursor Mavena i Gradle'a. Jest to takie narzędzie jedno z pierwszych, albo chyba takie pierwsze masowo stosowane, popularne narzędzie do budowania projektów w Javie. I Ant jest tak zbudowany, że w zasadzie jest w nim bardzo duża dowolność. Jak w Gradle'u i w Mavenie mamy określoną strukturę projektu, to w Ancie już nie ma tej określonej struktury projektu. Projekty mogą wyglądać bardzo różnie i to niestety jest też trochę, albo było trochę wadą Anta, że struktura projektu nie jest z góry określona. Tylko w zasadzie w Ancie tak samo proces budowania i w Gradle'u i w Mavenie wygląda bardzo podobnie i ma określone kroki, które się wykonują, to w Ancie już ten proces nie jest określony. My musimy sobie określić, co chcemy zrobić, że najpierw musimy przekopiować resursy, później musimy skompilować projekt, później musimy coś tam jeszcze zrobić, wyczyścić, uruchomić testy, czy co tam jeszcze chcemy. I to musieliśmy w Ancie robić po prostu sami, ręcznie. Więc natomiast Ant ma też wiele takich rzeczy, które powstawały przez jakiś czas, czyli taski Anta i różne taski można w różny sposób wykorzystywać. I w Mavenie jest taki plugin, który pozwala wykorzystywać taski Anta i w ten sposób można na przykład skorzystać z taska do kopiowania na przykład plików. No i ja właśnie posłużyłem się taskami Anta do zrealizowania tego zadania. Oczywiście było to bardzo problematyczne, bo musiałem to umieścić w pomie, te odpowiednie taski, musiałem je odpowiednio tam napisać. Było trochę tym zabawy, pamiętam spędziłem na tym chyba dzień albo nawet dwa, żeby to wszystko działało tak jak trzeba, ale w końcu mi się to udało. Natomiast było to bardzo problematyczne i bardzo czasochłonne. Natomiast podobną funkcjonalność w Gradle'u zrealizowałbym bardzo prosto, bo w Gradle'u można pisać po prostu swoje skrypty w Groovy. Ewentualnie jeśli ktoś używa Kotlina do Gradle'a, to też może pisać taki skrypt w Kotlinie. Więc można pisać po prostu prosty skrypt. Ja zwykle używam Groovy'ego, więc piszę sobie czasem, jeśli potrzebuję, jakieś skrypty w Groovy. I Groovy jest to taki bardzo Java-podobny język skryptowy. W zasadzie to jest taka Java w wersji skrypt i można wielu konstrukcji Java'owych używać właśnie w Groovy. Tam Groovy ma jeszcze jakieś tam swoje dodatkowe konstrukcje, więc wygląda to bardzo podobnie. Jeśli ktoś zna Javę, to tak jakby w naturalny sposób może sobie w Groovy napisać jakiś skrypt i jest to bardzo wygodne. Więc można w Gradle po prostu pisać skrypty i skopiowanie jakiegoś pliku w Gradle to po prostu jedna, dwie linijki i mamy już zrobione po prostu skrypt w Groovy. Ewentualnie możemy zajrzeć do dokumentacji, jak to zrobić w Gradle'u w łatwy sposób. Gradle też ma swoje taski do kopiowania różnych rzeczy, do robienia różnych rzeczy, więc tam też jest już tak jakby wiele rzeczy zrobionych. Natomiast w Mavenie no niestety trzeba się było z tym namęczyć i to bardzo. Tak czy inaczej udało mi się to zrobić, ale efekt był taki, że zdecydowałem się, że jednak będę szedł w stronę Gradle'a, bo Gradle daje dużo większe możliwości, jest elastyczny, można pisać skrypty, można pisać swoje taski w bardzo prosty sposób, można pisać swoje pluginy też w bardzo łatwy sposób. W zasadzie wystarczy dodać odpowiedni katalog i coś tam dopisać, jakąś klasę i bardzo łatwo zrobić z tego swój plugin. Więc w Gradle'u takie rzeczy są o wiele prostsze. Dodatkowo można dodawać, poza tym głównym skryptem budującym, można dodać swoje skrypty, można je zaimportować do tego głównego pliku. Tak samo Gradle obsługuje moduły jak Maven i generalnie jest bardziej elastycznym i nowszym rozwiązaniem, więc daje dużo więcej korzyści. Też w jednym projekcie miałem taką sytuację, że udało mi się przy pomocy napisania kawałka skryptu rozwiązać pewien bug. Miałem problem konkretnie z Liquibase'em, który służy do budowania, zarządzania schematem bazy danych. I miałem po prostu projekt, w którym było wiele modułów i okazało się, że Liquibase w projekcie wielomodułowym ma pewien bug. W pliku konfiguracyjnym Liquibase'a jest taki tag include all, co pozwala dodać wszystkie chainsety z danego folderu tak jakby do konfiguracji. No i w projekcie wielomodułowym ten tak jakby tag include all nie działał poprawnie. Oczywiście był na to zgłoszony bug w Liquibase'ie, ale bug nie został rozwiązany jeszcze wtedy, miał nieokreślony status, więc nie wiadomo, kiedy zostanie rozwiązany, więc ja tak jakby pisząc jakieś 15, niecałe pewnie 20 linijek skryptu, po prostu byłem w stanie naprawić ten bug poprzez zamianę dynamiczną podczas procesu budowania tego tagu include all na pojedyncze tagi include dla wszystkich plików konfiguracyjnych, więc w ten sposób udało mi się to naprawić. Rozwiązanie działało bardzo dobrze, przy każdym buildzie odpowiednio dodawane były konfigi i w zasadzie tak w ten sposób też Gradle mnie uratował. Dodatkowo Gradlem można tworzyć swoje taski, też można tworzyć w bardzo prosty sposób swoje taski, które wspomagają naszą pracę. Tak też zrobiłem w kursie Spring Boota, gdzie zrobiłem takiego małego taska, który generował mi inserty do bazy danych, tak żeby mieć po prostu jakieś testowe dane. Więc w taki sposób można też tworzyć sobie różne skrypty czy taski pomocnicze w Gradle. Natomiast w Mavenie już jest problem z tym, nie da się stworzyć taska w prosty sposób. Oczywiście najlepiej znać oba te narzędzia i wcale nie trzeba tutaj być ekspertem ani w jednym, ani w drugim, ani w Mavenie, ani w Gradle'u. Ja nie jestem ekspertem w żadnym z tych narzędzi, w Mavenie to już w ogóle, natomiast umiem go używać, wystarczy po prostu znać kilka komend, wiedzieć jak to działa, wiedzieć jak skonfigurować testy i w zasadzie to na początek wystarczy. Na początek albo nawet na dłuższą metę to wystarczy nam. W Gradle tak samo wystarczy znać podstawowe komendy, wiedzieć jak dodawać zależności, co w zasadzie sprowadza się do wklejenia odpowiedniego stringa w odpowiednie miejsce. I w zasadzie tutaj też ta podstawowa wiedza jest wystarczająca, naprawdę na dużo to wystarcza, nie trzeba być ekspertem ani w Mavenie, ani w Gradle'u. Natomiast jak chcemy coś więcej w Gradle'u zrobić, to wiadomo, wystarczy trochę poznać Groovy'ego, trochę poczytać dokumentację Gradle'a i w zasadzie to też wystarcza. Tak jak mówiłem, ja nie jestem ekspertem w żadnym narzędziu. Jak czegoś potrzebuję coś zrobić w Gradle'u czy w Mavenie, to po prostu szukam w Google, Stack Overflow, dokumentacja i po prostu krok po kroku próbuję rozwiązać jakiś problem. Tych narzędzi też nie trzeba się jakoś specjalnie uczyć, bo tej wiedzy nie ma aż tak dużo i na co dzień w większości sytuacji zwykłe budowanie projektu, odpalanie testów jest wystarczające. Ja zwykle robię to po prostu przez moje IDE, używając przy tym jakichś skrótów klawiaturowych i w zasadzie wszystko obsługuję z IDE. Jak jesteście początkującymi programistami, no to wiadomo, warto znać jako tako oba narzędzia, warto zacząć od Mavena, żeby po prostu mieć takie stabilne środowisko, gdzie większość rzeczy działa bez problemu, a później po prostu przesiąść się na Gradle'a, ewentualnie stosować wymiennie raz Gradle'a, raz Mavena. W takich prostych projektach edukacyjnych oba, myślę, narzędzia będą sprawdzały się tak samo, nie będzie z nim tak samo problemów, natomiast problemy jako takie mogą się pojawić już w takich bardziej specyficznych projektach. I to chyba już wszystko na temat Mavena, w zasadzie więcej mówiłem o Gradle'u w tym vlogu niż o samym Mavenie, natomiast bardzo polecam Ci też zainteresowanie się Gradle'em, który jest takim całkiem fajnym projektem i daje naprawdę bardzo wiele możliwości. Dzięki i do zobaczenia w następnym vlogu. Cześć!